Cześć, tu Ernest. W tym filmiku pokażę wam, gdzie znaleźć wszystkie tablice karnawałowe oraz zdradzę wam lokację sekretnej gwiazdki za wykonanie wszystkich wyzwań. Zanim wystartujemy, jak zawsze ostrzegam was, że po wykonaniu jakiegokolwiek wyzwania nie wychodźcie przez menu, bo w takim przypadku wyzwanie wam się nie liczy. Dlatego musicie albo wygrać gierkę, albo zostać wyeliminowanym. W tym tygodniu za wykonanie wszystkich wyzwań do zebrania będzie sekretna gwiazdka, która da wam albo poziom karnetu bojowego, albo 1 expa, ale to za moment. A wystartujemy od 3 darmowych wyzwań, które każdy, nawet bez karnetu, może wykonać. Pierwszy z nich polega na zdobyciu 30 sekund w powietrzu, będąc w pojeździe. Czas w powietrzu nabijamy od momentu, gdy koło naszego pojazdu przestaną dotykać ziemię. Jeśli nie chcecie się bawić w rajdowców, to najłatwiejszym sposobem na wykonanie tego wyzwania jest połączenie tarana i balonów. Wystarczy, że znajdziecie paczkę balonów i napompujecie je na miejscu pasażera. Wystarczy tyle, ile uniesie was w powietrze. Tak wytrzymajcie 30 sekund i zadanie wykonane. Pamiętajcie, że nie musicie zdobyć tych 30 sekund za jednym razem, więc wystarczy wyskoki z górek z użyciem turbo. Następne wyzwanie zlecono zdobyć 10 lub więcej punktów na 3 różnych karnawałowych tablicach klaunów. Po ostatniej aktualizacji na mapie pojawiły się 4 nowe plansze do nowej minigierki, które, jak już wam mówiłem w jednym z filmików, posłuży nam do wyzwań 9 tygodnia. Pierwszą z tych tablic znajdziecie przy torze wyścigowym taranu w dokładnie tym miejscu. Aby wykonać to wyzwanie, musicie aktywować tę tablicę i, uwaga, zbierakiem niszczyć balony, zanim same nie pękną. I tak aż do 10 punktów. Pamiętajcie, zbierakiem, nie rewolwerem, nie rakietnicą, zbierakiem. Zanim przejdziemy dalej, to chciałbym jeszcze raz wspomnieć, że jeśli chcielibyście mnie wesprzeć wydając fałdolce, to byłbym bardzo wdzięczny, jeśli w zakładce wesprzyj twórcę sklepu Fortnite użylibyście mojej nazwy w grze. Ernest. Dzięki. Druga taka tablica znajduje się niedaleko w przyjemnym parku, przy boisku do futbolu amerykańskiego. Tutaj zróbcie to samo, ale ostatni raz przypomnę, zbierakiem, nie rakietnicą. Trzecią tablicę znajdziecie już niestety trochę dalej, bo na drugim końcu mapy, niedaleko sklepowej sadyby. Do tego wyzwania potrzebujecie tylko 3 takich tablic, ale jedna dodatkowa znajduje się przy moście łączącym zielony teren z pustynnym. Zauważyłem, że na każdą turę macie 2 życia, więc jeśli nie traficie jednego balonika, to dostaniecie drugą szansę, ale trzecie już nie. Trzecie wyzwanie z tych darmowych jest podzielone na etapy i niestety w przypadku tego typu wyzwań znamy tylko ten pierwszy etap. A w tym wyzwaniu rozkazuje nam skonsumować 5 grzybków. Najwięcej grzybków zdecydowanie znajdziecie w płaczącej puszczy wokół drzew, a przy okazji dużo drewna i niezły łup w tajnym laboratorium. Teraz przechodzimy do 4 płatnych wyzwań tylko dla posiadaczy karnetu bojowego. I co ciekawe, w tym tygodniu są one bardzo wybuchowe i do wszystkich z nich polecam tryb starcie o żarcie. Rozwieję wasze wątpliwości. Na tym trybie wyzwania się zaliczają, więc tym nie powinno być problemu. Pierwszy z tych wyzwań zlecam zadać 300 punktów obrażeń za pomocą czepiaka, śmierci bomby lub granatów. Śmierci bomby występują bardzo często w trybie starcie o żarcie. I jeśli sprawnie uda wam się wyczaić, gdzie kampią się przeciwnicy, z ponownym otwieraniem lotni będziecie mogli im podrzucić śmierdzącą ciekawostkę. Następne wyzwanie zlecam zadać 10 000 punktów obrażeń strukturą wroga za pomocą dynamitu. W struktury wrogów wliczają się dowolne schody, podłogi itd. postawione przez przeciwników. I tutaj podobnie polecam tryb starcie o żarcie, w którym to z łatwością znajdziecie dynamit, a kiedy bariera zostanie zdjęta, polećcie do miejsca, gdzie przechowywana jest wroga maskotka. I tutaj narzucajcie dynamitu, który bez problemu zniszczy ochronę maskotki. Polecam też jakąkolwiek inną strukturę, ponieważ dużo osób będzie budowało rampy do podobnego otworzenia lotni. Kolejne wyzwanie zlecam zdobyć 3 eliminacje z granatnika lub wyrzutni rakiet. Często występują one w trybie taneczna dominacja, dlatego myślę, że w tym trybie będzie wam najłatwiej. Jeśli już się wyekwipujecie, to najzwyczajniej udajcie się na centralny parkiet i tam zrobicie co trzeba. Ostatni z tych wyzwań, podzielone na etapy, najpierw zlecam zadać 100 punktów obrażeń za pomocą granatów przeciwnikom. Tutaj raczej nie muszę nic wyjaśniać, ale najlepszym sposobem jest spam granatami. Po wykonaniu tych wszystkich misji otrzymacie takie oto ekran ładowania. I w tym tygodniu do zebrania jest sekretna gwiazdka, która ukrywa się tutaj. I w grze powinna pojawić się dokładnie w tym miejscu. I to tyle, ile musicie wiedzieć, aby być gotowym na 9 tydzień wyzwań 6 sezonu. Dziękuję za oglądanie, życzę powodzenia i do zobaczenia w bosie bojowym!